Dzień 13 grudnia 1981 roku. Byłem wtedy w seminarium, kiedy ogłoszono stan wojenny w Polsce. Wtedy zaczęły powstawać piosenki patriotyczne naszego seminaryjnego zespołu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj, kiedy 40 lat temu właśnie tu w Nowej Soli, w domu kolejarza, nagrywaliśmy płytę, te nasze patriotyczne piosenki ze śpiewnika Z Kwiatów Krzyż, dzisiaj mogę stanąć znowu tutaj i razem z wiernymi nie tylko wyśpiewać, pomódl się dzisiaj, bracie mój miły, za Polskę, ale razem z nimi się modlić w czasie Eucharystii, którą za chwilę będę sprawował, głosząc Słowo Boże. Ale moi drodzy, stając przy tym kościele, gdzie na ziemi leżał Z Kwiatów Krzyż i to było inspiracją do powstania właśnie tych patriotycznych piosenek, pragnę już dzisiaj modlić się razem z wami wszystkimi, prosić Boga, Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. Posłuchajcie i módlcie się razem ze mną.